Słuchajcie, mamy kolejny fantastyczny jesienny dzień. Przed nami zachód słońca. Zabrałem ze sobą Mini 4 Pro. Pracuję nad warsztatem online. Tym razem będzie to sesja o zachodzie słońca, czyli złota godzina, golden hour. Pomówimy trochę na temat ustawień. Ja Wam pokażę dzisiaj, jako gratis, sesję poranną. To były trudne warunki, ja byłem trochę zaspany, ale ona była też całkiem niezła, dlatego że mieliśmy mgły i specyficzne światło, bo tamtą sesję wykonywałem pod światło, a ten dzisiaj ze światłem jest dużo łatwiejsza. Golden Hour jest bardziej wdzięczne niż faktycznie sesja o poranku jeszcze pod światło. Ale tak czy inaczej, o czym chciałem powiedzieć. Miniak 4 Pro daje niesamowite możliwości, bo daje możliwości nam albo szybkich ujęć w profilu kolorystycznym normalnym, albo już pójścia dalej z D-Logiem M. Możemy sami bawić się w korekcję kolorów. To jest super sprawa, ale możemy też całkowicie powierzyć to zadanie właśnie systemowi i użyć koloru naturalnego. Jeżeli chodzi o początkujących droniarzy, to co lekceważą bardzo często, to jest balans bieli, a on jest kluczowy w wielu sytuacjach, więc warto przynajmniej przełączyć sobie na automatyczny balans bieli i wrócić do manualnego. To jest fajna metoda na to, żeby szybko ustawić właściwy balans bieli. Słuchajcie, chciałem pokazać parę rzeczy, jeżeli chodzi o poranną sesję. Mamy bardzo dobre warunki. Chciałbym zrobić kilka takich sekwencji filmowych, bo mamy kapitalne światło. Więc zaczniemy sobie od 4K25 i ustawienia kamery są automatyczne, czyli to jest najmniej zaawansowana forma. Profil kolorystyczny normalny H264, czyli nie ma tutaj żadnych innych udziwnień. Jeżeli chodzi o balans bieli 5400, przełączam auto manualne i tak zostawiam. Style, jedyne co zrobimy, to sharpness na minus 1. I to jest, są wszystkie ustawienia. Mam w tej chwili do dyspozycji troszeczkę właśnie miejsca na karcie. To co chciałbym zrobić, podlecę odrobinę bliżej, żeby lepiej skadrować do środka. I teraz nagrywamy sobie. Jest tryb C, czyli powinienem lecieć dość wolno. Jeżeli będzie za szybko, to zaraz zmienimy jeszcze w Gain and Expo Settings. Już Wam to pokażę. To jest pierwsza sekwencja, bardzo ładna, w tym podstawowym trybie i kodeku również. Najmniejszy klatkaż. Wygląda to rewelacyjnie. Bardzo dobre światło. Warto wstać wcześniej, wykorzystać. To, o czym mówiłem, zmienimy jeszcze Control. Gain and Expo Settings, żebyście widzieli, jak to wygląda. W Cine mam 6 metrów, to jest za dużo. Chciałbym poruszać się z prędkością około 2 metrów na sekundę, 2,5. Wystarczy, nie potrzebujemy nic więcej. To nam zupełnie zmieni oblicze tych ujęć. Troszeczkę się przesunąłem w stronę skały i teraz możemy jechać pod słońce. Jest genialne światło. Zobaczymy sobie, jak to wygląda. Za chwilę zmienimy parametry. W tej chwili mamy 4K w 50 klatkach. Założyłem dzisiaj filtr Mist, czyli nie mam żadnego szarego filtra ND, a tylko Mist. I teraz zobaczmy, jaki ma to wpływ na czas naświetlania. 1/500 sekundy. To jest dość sporo, prawda? Warto byłoby założyć sobie tutaj filterek. Być może to zaraz zrobimy. ISO co prawda jest tutaj wysokie, bo żeby to, co chciałbym zrobić, to ISO przytrzymać jak najniżej i w tym momencie shader nam zejdzie. Chyba taki parametr byłby tutaj najciekawszy, jeżeli chodzi o manualne ustawienia. No już przejdziemy sobie do bardziej zaawansowanych, czyli do ustawień kamery i tutaj będziemy mieli kodek 265, nie wszystkie komputery i D-Log M. Asystent jeszcze, mamy Color Assistant tutaj do dyspozycji. Widać, że ten obrazek wymaga troszeczkę więcej postprodukcji. Możemy sobie zrobić jeszcze jedną rzecz, ten shader, damy odrobinę na poziomie, a może 1/500 sekundy. Zobaczymy, jak nam to pójdzie, ale widać, że ten obraz jest zupełnie inny, jeżeli mamy obraz do postprodukcji, bo to jest profil płaski w tej chwili. D-Log M, wygląda to rewelacyjnie. I to jest ta sekwencja, plus zrobimy sobie w drugą stronę. On jest dużo, dużo cięższy, tak? Odtąd przejdziemy jeszcze w lewo, tylko troszeczkę wolniej. Teraz jest właściwe ujęcie. Wygląda to świetnie. Dobra?
Przejdźmy jeszcze, żebyście zobaczyli, jak to wygląda na tym etapie wykonywania sekwencji, jak wygląda normalny. Widać, że jest ciekawszy, czyli jako gotowy obrazek. Jeżeli chcemy podzielić się na social mediach, od razu można wrzucić. Ja tutaj tylko troszeczkę wydłużę czas naświetlania do poziomu może 1,320 sekundy, tak? I w tym momencie mamy w trybie normalnym, w profilu kolorystycznym normalnym tą sekwencję, też jest bardzo ciekawie. Jeżeli potrzebujesz podzielić się szybko, czyli zrzucić taki obraz na telefon komórkowy czy na tablet i od razu na social media, to chyba to jest najlepsza opcja, bo w tym momencie też w kodeku 264 na social mediach też nie widać aż tak bardzo tej głębi, tej różnicy, tych detali, tych informacji. Dlatego jeżeli faktycznie jesteś wstawiony na social media tylko, to ustawienia kamery są następujące. 264 normal, te, które miałem na początku. 4K można dać w 50 klatkach zostawić. Też można w półautomacie, wtedy nam troszeczkę inaczej to wygląda pod kątem ekspozycji, ale ja zostawiłem tak jak teraz w automacie 1,320 sekundy. Zależało mi na tym filterku miejsc, więc mamy krótszy czas naświetlania niż powinien być, ale tutaj też nie ma takiego dużego ruchu, oprócz może chmur, które się przemieszczają, no i samego drona. To jest bardzo dobre ujęcie i za chwilę zrobimy sobie na tej bazie też ujęcie fotograficzne, czyli fragment sesji fotograficznej. Myślę, że jest to bardzo dobry materiał, bo warunki są naprawdę genialne i warto. Słuchajcie, to jest wszystko na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli zaczynasz przygodę z dronem, mam też darmowy warsztat. Ja go umieszczę w opisie pod filmem. A jeżeli masz ten model, decydujesz się na Mini 4 Pro, no to zdecydowanie skorzystaj, bo ten warsztat 10 ma swoją premierę, który przygotowuję teraz. Tam postaram się zawrzeć bardzo dużo informacji skondensowanych, które mogą Ci pomóc w wykorzystaniu w pełen sposób funkcjonalności tego drona. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Cześć.